moim zdaniem najlepszym zwiastunem, jaki wyszedł do tej pory o tej grze. Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z... No, oczekiwania na Test Drive Unlimited Solar Crown. Strasznie długa nazwa tej gry. Przejdźmy sobie, bo pojawił się mega ciekawy zwiastun, który tak naprawdę jest gameplayem. I to jest pierwszy taki gameplay, który pokazuje, o czym będzie i o czym było w sumie Test Drive Unlimited. Bo do tej pory mieliśmy ten taki pokaz z youtuberami, który był jednym wielkim chaosem. A teraz obejrzymy wszystko krok po kroku, przeanalizujmy, co właściwie jest na tym zwiastunie. Więc na samym początku wprowadza nas taka klasyczna muzyka i mamy pierwszy strzał. Oczywiście zobaczcie na te wszystkie budynki, na to, jak wygląda ta grafika. Tu mamy salon samochodowy, jakaś taka ikonka, Italian Cars. Nie wiem, czy to jest na tym budynku, czy to jest po prostu fragment interfejsu. Tutaj mamy jakieś budynki w tle i tu widzimy jakieś takie charakterystyczne ogrodzenie, które wydaje się, jakby było taką typową blokadą świata w grach wyścigowych. Takie mam odczucia. I mamy tutaj masę wysokich budynków i wchodzimy sobie do salonu, a w salonie czeka na nas Abarcik, czekają na nas Alfy. Jedna Alfa ma otwierany dach, druga Alfa ma zamknięty. Tak, tutaj mamy Alfa Romeo 4C Spider z 13 roku, a tu jest 8C i tam w tle chyba też jest 4C, zdaje się. Chyba, zaraz zobaczymy, a może to jest 8C? Nie, to jest 8C, okej. One są bardzo podobne do siebie, te Alfy. No i to jest ta starsza i zobaczcie, że też nie pokazują jakichś od razu najnowszych samochodów, żebyśmy mogli sobie nimi pojeździć, tylko pokazują takie, no można powiedzieć, starsze, nie? Tutaj mamy cenę za ten samochód, dostępne dwa kolory, zobaczcie, 712 500 kredytów, tak? I tutaj jeszcze sobie możemy podobierać jakieś opcje, a... Gościu, ale zobaczcie, gościu podobierał, to tutaj jeszcze chyba coś nie działa w tym interfejsie, bo podobierał sobie kolor i zobaczcie, nie ma tutaj ceny, to nie za ten kolor. To jeszcze nie działa, mamy tutaj napisane capture on an alpha version, więc tutaj jeszcze dużo rzeczy nam nie będzie funkcjonować jak trzeba. I wsiadamy sobie do naszego samochodu, wyjeżdżamy z salonu. Jak widzieliście na początku, nie mieliśmy żadnych fancy opcji i tak dalej. Przechodzimy do kokpitu samochodu, czyli miejsca, gdzie prawdopodobnie będziemy spędzać dużo, dużo czasu. No, wygląda przeciętnie, bym powiedział. Ten chrom tutaj taki... Nie, jest dużo detali, ale te detale to nie jest na pewno coś, do czego przywykliśmy w Fordzie Horizon 5 i przynajmniej jeśli chodzi o wersję alfa, może w finalnej wersji oświetlenie się zmieni i to zupełnie inaczej będzie wyglądało. Idziemy sobie dalej. Tutaj widzimy jakieś takie, no mało FPS-ów bym powiedział, nie? Tak z 15? Jesteśmy w chyba centrum jakiegoś miasta. Idziemy sobie dalej. Chyba grają na Xboxie. O, tutaj mieliśmy fragment interfejsu. Chcę sobie to zobaczyć. O, tutaj tak mamy switch off radio, hip hop plan. Aha, tutaj mamy po prostu obsługę radia. Czekajcie, bo to bardzo szybko przeskakuje, nie nadążam za tym, co tutaj się pojawia, a myślę, że to jest istotne. Okej, tutaj mamy jakieś ustawienia social, mute player, report, leave group, send friend request, invite to group, okej. I tutaj mamy sterowanie samochodem, czyli możemy sobie otworzyć dach, dać kierunkowskaz lewo, prawo, tak? Tak. I tutaj mamy wycieraczki, proszę bardzo, przednie lampy, no i szyby, spoczko. I tutaj gracz nacisnął sobie szyby, otwierają się szyby. Bardzo szybko w sumie zjechała ta szyba w tej Alfie, ale chcę zwrócić waszą uwagę, że niespecjalnie widać, w które miejsce ta szyba zjechała. To znaczy, nie widać dobrze tej przerwy, zobacz. Tu jest miejsce, gdzie jest jakaś taka przerwa, a szyba wchodzi tu. Tutaj widzisz, jest takie w tym miejscu, tak jak pokazuje myszką, nie? Gdzieś tam to weszło. Może z tej strony akurat nie widać tej szpary, gdzie wchodzi szyba, no ale tak to wygląda. Okej, no i co my tutaj mamy? I zwróćcie uwagę teraz na ten świat, jak tutaj się poruszamy. Nie chodzi mi o to, z której strony samochody jeżdżą, ale chodzi mi o szerokość dróg.
To jest mega, 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 mega ważne w konstrukcji całego test drive'a, jak to tutaj wygląda. Zobaczcie, że te drogi są wąskie. Co za tym idzie? Będziemy mieli poczucie, lepsze poczucie prędkości w tej grze niż w Forzie Horizon 5 i w jakiejkolwiek innej grze wyścigowej, w które grałem ostatnimi czasy, takie jak torowe jakieś gry. Jeśli chodzi o tory, to po torach ścigamy się głównie na takich mega szerokich drogach, no nie? Po prostu torowych. A w Forzie Horizon 5 zobaczcie sobie, że często możecie sobie ustawić dwa samochody, jeden obok drugiego, na jednym pasie. Czasami nawet i trzy samochody dałoby się tak ustawić, no nie? Na jednym pasie. Tutaj widzicie, że nie ma takiej opcji, więc ten świat tu, w tym test drive'ie jest dużo ciekawiej wyskalowany niż w Forzie Horizon 5. Idziemy sobie dalej. Tutaj zobaczcie sobie, przy okazji mamy minimapkę. Tu mamy prędkościomierz, widzimy tutaj ABS, kontrolę trakcji. Pewnie to się wszystko pozmienia, ale po prostu warto mieć to gdzieś na uwadze. Widać, że to działa, nie jest to jakoś tam nałożone byle jak. Funkcjonuje to sobie, prawda? Okej, tutaj mieliśmy przez chwilę, nie zerknąłem. W ogóle widzę, że same takie super auta jeżdżą po drodze. Tutaj jeden Mustang, tu trzeci, przed chwilą czwarty jeszcze tam gdzieś jechał. A tutaj też chyba Mustang, jak wszędzie Mustangi. Tutaj mamy jakiś chiński model samochodu, a tutaj mamy jakiegoś Land Rovera, tak? Chyba tak. A tu jest Fiacik, Abarcik. I tak, tutaj pokazują nam taki showcase, jeśli chodzi o stacje radiowe. Nie wiem, czy YouTube mi tego nie wyciszy. Natomiast samochód brzmi całkiem fajnie. Okej, tutaj znowu mamy tego Chińczyka, tutaj mieliśmy Audi TT. I znowu, zwróćcie uwagę na szerokość tych dróg. W końcu będzie gra z miastem, w którym faktycznie będziesz czuł, jak jedziesz przez miasto, a nie przez... Za szeroko jest w tych innych grach wyścigowych, no. Idźmy sobie dalej. Zobaczcie, jak fajnie wyglądają tutaj drogi. Mega mi się podoba. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale myślę, że wiecie. No po prostu za słabo czuć tą prędkość w innych grach wyścigowych. Bardzo ładnie wyglądają te budynki. Ta cała grafika tutaj jest... Okej, to jest... nie wiem... Powiedziałbym, że na poziomie 2015 roku, jeśli chodzi o, może nie oświetlenie, ale ogólnie takie odczucie z grafiki, nie? Także myślę, że to jeszcze tam poprawią i ulepszą, aczkolwiek też możecie zwrócić uwagę na to, że kamera jest taka przyspawana do samochodu jak w Assetto Corsie, jak sobie tego nie ustawimy dobrze, nie? Jak w standardowej Assetto Corsie, że nie rusza się na boki, gdzieś tam nie animuje, to mamy tak przyspawane wszystko. A tutaj mamy sterowanie samochodem i zobaczcie, teraz włącza przednie lampy. Proszę bardzo, jak ładnie się oświetla. Prawie tak dobrze jak w The Crew Motorfest. Te przednie lampy w The Crew Motorfest są absolutnie fantastyczne. I tak to sobie wygląda. Tutaj mamy kierunkowskaz. Ładnie to wygląda, podoba mi się. Dobra, i teraz sobie wróciliśmy do miasta. Tutaj już droga trochę szersza jest, ale zobaczcie, jakie w ogóle ciasne miejsca. Ja się trochę czuję tutaj jak w Eurotrucku. Wiesz? Teraz, zwłaszcza jak wjechaliśmy w takie industrialne miejsca. Trochę taki Eurotruck dla sportowych samochodów. Wow. Tutaj wjechaliśmy w jakiś taki magazyn, trochę go tu zarzuciło. Nie czujemy tego, nie? No bo ta kamera jest taka przyspawana. Nie czuć w ogóle tego samochodu tak, wiesz, z obrazka. Okej, wjechaliśmy sobie do jakiegoś portu. Jakiś klimacik się robi, bardzo ładnie. No, prawie się rozwaliło barierki. Te kolizje już widzieliśmy na tych wcześniejszych gameplayach, że są takie. A, tutaj mamy. I zobaczcie teraz, jaki mamy świetny klimacik. To ten gameplay jest taki słabszej jakości, ale mniej więcej widać, co tutaj się dzieje, nie? Mamy jakieś kwiatki, masę różnych detali na poboczu. Wiesz, to wszystko wpływa na nasz taki odbiór z jazdy tym samochodem po świecie, nie? Jak pomyślisz sobie o Forzie Horizon 5, to okej, myślisz, to jest w Meksyku, ale w sumie nie masz w głowie jakiegoś takiego konkretnego obrazu, nie? Jak myślisz o jakiejś grze, załóżmy Forzie Horizon 3 na przykład, i wyobrażasz sobie, okej, Forza Horizon 3, Australia, tam mieliśmy ten taki deszczowy las na przykład, mieliśmy też jakieś wieżowce, nie, Forza Horizon 4, okej, mieliśmy to takie klimatyczne brytyjskie miasteczko, ale już zaczęło czegoś tam brakować w czwórce, no. Jak myślisz sobie o tych wcześniejszych Forzach, to jesteś w stanie sobie wyobrazić jakieś konkretne miejsce, jakiś konkretny obrazek o danej grze. Forza Horizon 5 to tak właściwie nie wiadomo, o czym to jest. Jedno takie wielkie pustkowie,
które właściwie mogłoby być każdą inną grą, no nie? Jakiś Battle Royale czy coś takiego. Nie ma tam takiego konkretnego miejsca, z którym byś utożsamiał sobie Forza Horizon 5. A tutaj, zobaczcie jak to pięknie wygląda, te detale, tutaj otoczenia, dużo różnych pierdółek, jakieś drzewka, tutaj jakieś wejście gdzieś tam, nie? Fajnie to wygląda. No i przede wszystkim niezbyt szerokie drogi. Czy to już koniec gameplayu? Już prawie, kurde. I teraz wjeżdżamy sobie na jakieś miejsce widokowe naszym furkiem i sobie oglądamy widoczki tutaj dookoła. Tutaj mamy jakiś stateczek, nie, tutaj mamy jakieś takie pole. Wiesz, chodzi o to, że ja oglądając ten gameplay poczułem taką iluzję rzeczywistego świata, nie? To tak jakby to był świat z Euro Truck Simulator 2, który jest w jakiejś tam skali, powiedzmy, ale imituje to, co jest w realnym życiu, prawda? I mega mi się podobał klimat całego tego gameplayu, gdy my sobie po prostu zwiedzamy ten świat dookoła, gdy my sobie podróżujemy tym samochodem, po prostu jedziemy sobie i to myślę, że będzie taki Euro Truck wśród gier wyścigowych, gdzie niekoniecznie będzie tutaj chodzić o ściganie, tylko o samo doświadczenie prowadzenia samochodu, nie? Mamy takie gry jak City Car Driving, które okazały się niemałym sukcesem, mimo że są robione z dużo niższym budżetem niż Forza Horizon 5, prawda? Ale brakuje właśnie takiej gry po prostu o jeździe samochodem, gdzie nie masz wyskakujących różnych jakichś tam challenge, jakichś takich od razu, że musisz brać udział w jakichś zawodach czy coś takiego, nie? Tylko że żebyś mógł się faktycznie wczuć, że o, dzisiaj sobie pojeżdżę godzinkę samochodem, pojadę sobie tutaj, zaproszę znajomego, gdzieś tam sobie wciśniemy gaz do końca, ale będziemy czuć ten świat, nie? Ile razy miałeś tak na przykład w Euro Truck Simulator, gdzie jest tylko grą o jeżdżeniu ciężarówkami i dostarczaniu jakiegoś towaru, że wbijałeś z kolegą i jeździłeś setkami godzin po mapie, tak? Albo żeście zainstalowali sobie jakieś tam mody do mapek i jeździliście gdzieś tam więcej, manewrowaliście sobie tymi ciężarówkami, bo łatwiej się jest wczuć w taki świat, łatwiej sobie wyobrazić, że jesteś w takim świecie rzeczywiście, nie? Jeśli on bardziej przypomina to, taką rzeczywistość, jaka cię otacza, nie? I to mi się mega tutaj podoba. Chciałbym, żeby też powstał jakiś taki mod na przykład do Cyberpunka, bo w Cyberpunku jest mega fajny świat i żeby na przykład Cyberpunka przełożyć świat do, nie wiem, Assetto Corsy czy do Bimenti Drive, nie? Żeby można było sobie tam śmigać tym samochodem, tam świat jest bardzo, bardzo fajny. No ale tutaj myślę, że Test Drive będzie miał swoje takie miejsce na rynku. Część graczy nie przekona się do tej gry patrząc na gameplaye, bo gra będzie wyglądać dużo gorzej niż na przykład The Crew Motorfest, czy no może nie gorzej jak The Crew Motorfest, ale na pewno gorzej niż Forza Horizon 5 i następna Forza, która wyjdzie, nie? Moją uwagę tutaj specjalnie zwraca ten feeling z tej gry, nie? Nie chodzi mi tutaj o tą grafikę, tylko chodzi mi o takie ogólne odczucie, że to jest prawie, że taki realny świat, że jest bliżej do realnego świata niż nawet Forza Horizon 5 pod kątem, wiesz, budowy tego wszystkiego. Dajcie znać, co myślicie o Test Drive, o tym nowym gameplayu, bo jest moim zdaniem najlepszym zwiastunem, jaki wyszedł do tej pory o tej grze, bo pokazuje, o czym ta gra tak naprawdę jest, a nie tam, że spotyka się kilku youtuberów, rozbijają się gdzieś tam po ścianach i robią jakieś randomowe wyścigi, nie? To jest 100% Test Drive i najlepszy zwiastun tej gry jak do tej pory. Dzięki wam, trzymajcie się, cześć!